Witam serdecznie, jakże piękny dzień, 8 rano, bardzo mi miło. Dziękuję za to, że odwiedził pan moją kawalerkę. I pierwsze pytanie, czy pan w ogóle lubi udzielać wywiadów? No, zależy z kim rozmawiam. Nieraz bardzo lubię, dlatego że wywiad, tak jak każda rozmowa, powoduje, że sobie pewne rzeczy precyzuję, których mi się nie chce precyzować, jak jestem sam ze sobą. Natomiast jak z kimś rozmawiam, to zdarza mi się powiedzieć jakieś sensowne zdanie przy pomocy fajnego interlokutora, którego się po panu spodziewam. Bardzo dziękuję, to się okaże w takim razie pod koniec, więc zacznijmy od analizy własnego życia. Czym dla pana jest życie, jeżeli mogę zapytać? Wie pan, to z takim tajemnicą, to rzecz jasna. Czymś nadzwyczajnie pięknym i kompletnie nie do ogarnięcia i nie wiadomo, co z nim zrobić. W zasadzie są dwie rzeczy ciekawe w życiu. Jedna nam umyka kompletnie, to znaczy moment urodzenia i ten najbardziej fascynujący moment życia, który je puentuje. Ksiądz Twardowski nawet nazywa śmierć szczytem życia. Więc w moim pojęciu życie to jest zwłaszcza w taki maj, jak dzisiaj, to się człowiekowi narzuca, że życie to jest tak naprawdę umieranie. Bo ja ostatnio nawet na swoich wykładach uświadamiałem ludziom, żebyśmy sobie uświadomili, że umieramy i trzeba wykorzystać nasze życie tak bardzo, jak tylko możemy. No i właśnie teraz pytanie, jak wykorzystać to życie, czyli... Ale przede wszystkim wielkie gratulacje, że w pańskim wieku pan... Pan się tym zajmuje, znaczy umieraniem i przemijaniem, dlatego że im prędzej, tym lepiej. Wszystko, co przeżywamy, bez względu na to, czym się zajmujemy, w gruncie rzeczy zmierza do finału i jest oparte o finał. O finał, tu krótko mówiąc, smak piwa wtedy osiąga swój maksymalny powab, Kiedy wiemy, że się skończy. Kwiaty w wazonie dlatego są tak piękne, dlatego że zwiędną wyobrażam sobie kwiaty w wazonie, które 40 lat stoją, przecież można by oszaleć. Na tej samej zasadzie umieranie może być szczytem życia i im szybciej człowiek sobie to uświadamia, to gratuluję panu, to tym lepiej o nim to zaświadcza i tym piękniej i żwawiej biegnie przez świat. No właśnie, jak już sobie uświadomimy, prawda? Tak, tak. No i w takim razie, co zrobić, żeby nie uświadomić sobie, tylko żeby korzystać z tego życia w taki sposób, aby umierając niczego nie żałować? Proszę pana, nie ma takiego zjawiska, żeby człowiek umierając czegoś nie żałował. Myślę, że to jest w ogóle niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego że każdy człowiek nie musi być artystą. W gruncie rzeczy żyje ze świadomością niespełnienia i dość kiepskiej puenty. Nie. Nigdy w życiu, na samym końcu nie możemy sobie powiedzieć, że przeżyliśmy życie tak jak należy. Myślę, że nawet Bartoszewski, jakby się z nim szczerze porozmawiało, to by powiedział, że jednak przepieprzyłem to życie, prawda? Jednak tak. Ale to jak żyć, żeby było jak najlepiej, czyli żeby korzystać z tego życia? Jak żyć? Proszę pana, z dnia na dzień. Z dnia na dzień, dlatego że miesiąc nie ma nic do zaoferowania poza tygodniami i dniami. A dzień to są tylko godziny, minuty i sekundy. Żyć z dnia na dzień, bo to nic. Jest piękne, jest wspaniałe, jest powabne, jest rajcujące. Trzeba żyć z minuty na minutę, z dnia na dzień. Co tak się patrzysz? Pięknie pan mówi, jak widziałem wiele pana wywiadów. Uwielbiam ten program. Piotr Najesztub zapytał, dlaczego robię ten program. A ja wtedy odpowiedziałem, że robię go, bo lubię uczyć się od gości, których mam w programie. Pozyskuję od nich wiedzę. Zadaję im pytania, które mnie nurtują. Jestem trochę cwany.
w związku z tym, ale mam olbrzymią satysfakcję i jestem szczęściarzem, że przez 3 lata mogłem zapraszać gości takich, jakich chciałem i czerpać od nich taką wiedzę. Dlatego tak pana patrzę i słucham. Nie, no rozmowa jak jest dobra, przede wszystkim rozmowa jest, najpierw rozmowa, potem literatura. O, widzi pan. A czytanie też jest formą rozmowy. Rozmowa rozwija. Pan Piotr Skrzynecki, mój nieżyjący przyjaciel, był narkomanem rozmowy. I myśmy potrafili rozmawiać ze sobą 3 doby. W zasadzie bez przerwy, z małymi przerwami na sen i z małymi przerwami na łyk wódki, który nas w ogóle nie upijał, wie pan. I myśmy rozmawiali jak opętani na ten sam temat, tak albo inaczej, dla żonglerskich słów, dla rozmowy, która może być absolutnie sprawą narkotyczną. Sądzę, że w dobrej, idealnej sytuacji ona może fenomenalnie zastąpić seks, a nawet orgazm, wie pan, świetna rozmowa. Co nauczyło pana w życiu najwięcej? Bida. Nauczyło mnie najwięcej to, że kiedyś nie miałem nic i w gruncie rzeczy w tej chwili nic nie mam. Nic tak nie kształci jak bieda. Stąd też, wiecie pan, jaka przyjemność siedzieć w tym mieszkanku, na tym kiepskim, jak pan powiedział, krześle, bo od razu chce się żyć. Natomiast jak się spotykamy w pałacu, to w gruncie rzeczy chce się po pierwsze zburzyć ten pałac, a jeżeli już nie, to w nim umrzeć. Natomiast takie miejsce prowokuje do życia. Do przemyśleń czasami. Do przemyśleń czasem. Sytuacje w życiu, których pan żałuje? No wie pan, to opowiem jeszcze raz. Jak w takim małym mieszkanku jak ten, do takiego małego mieszkanka przyjechała moja mama, to był okres wielkiej, strasznej komuny. I ja kupiłem sobie za pół pensji francuski szampon w komisie. Peweks, przepraszam. Peweks, oczywiście, że wiem. Peweks, no i w tym peweksie za pół pensji kupiłem francuski szampon. Nawet nie, żeby sobie włosy w nim myć, wie pan, tylko miał tak piękne kolory. Był tak pięknie opakowany, że chciałem taki przedmiot mieć. Może nawet nie w łazience, ale przy łóżku patrzeć na niego, bo był niezwykle piękny. I moja mama, jak wróciłem z teatru z próby, okazało się, że wyprała w tym szamponie dżinsy. I ja ją skrzyczałem, a ona mi odpowiedziała, miała łzy w oczach i odpowiedziała: odkupię ci, synku. To była bodajże najstraszniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem, to było to. To była nikczemność. To było coś obrzydliwego i to się wlecze ze mną aż do dziś. I jak mawiał Händel, zabiorę to ze sobą w ciemność. Powiedział, no, życie jest przewrotne. Nie myślał pan, że będzie pan pisarzem, a dzisiaj pan przyjechał po raz kolejny na targi książki do Warszawy. I wie pan, to nie jest książka, to nie jest... Ja mam też świadectwo tęsknoty, z czego się w ogóle wzięło. Ja nie wiem, z czego się biorą pisarze. Jeżeli są genialni, to z nakazu Pana Boga, jak Dostojewski. Ale u mnie to się wzięło z tęsknoty, zmarł mi kumpel. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. Są listy swego rodzaju. Tak, no wiemy, jak to jest. Niby śmierć jest szczytem życia, niby jest faktem biologicznym, nic się nie dzieje, natomiast jak się to stanie, to człowiek patrzy ściśnięty bólem i w ogóle nie odbiera tego faktu kompletnie. Nie może sobie zdać sprawy, że to jest po prostu się stało. I jak zmarł pan Piotr, mój przyjaciel, z którym przyjaźniliśmy się 30 parę lat, to wie pan, to było coś... On i ja... Gdyby już nic nie było, to uznałbym, że życie moje było w porządku, że mi się udało, że spotkałem kogoś takiego, taką przyjaźń. Nawiasem mówiąc, przyjaźń męską stawiam znacznie wyżej niż przyjaźń między mężczyzną a kobietą. W tej drugiej dużej znamienitości, histerii, wie pan, a
tam był uśmiech, dystans i kontrolowana czułość. To wcale nie oznacza, że byliśmy jakimiś gejami, nie. Byśmy byli nawet na to za leniwi. Zresztą pan Piotr w ogóle się nie zajmował ludźmi od pasa w dół, wie pan. On uważał, że jest to zbędna część ciała. No i ten pan Piotr zmarł, w związku z tym zacząłem tęsknić bardzo, ale tęskniłem tak boleśnie, że tę moją tęsknotę, wie pan, ona była tak wielka, że można ją było pokroić jak chleb, nożem, wie pan, ona była konkretna, fizyczna. Ona była nie do zniesienia, nie do zniesienia. Nie wiedziałem, jak oddychać, nie wiedziałem, jak palić, nie wiedziałem, jak wziąć kieliszek wódki do ręki, bo jego nie było. I jak sobie pomyślałem, że go nigdy nie będzie, no to po co żyć? A manii samobójczej nigdy nie miałem, dlatego że jestem człowiekiem z krwi i kości, który chce to tak zwane życie, jak się da, to gówno zjeść do końca. To może chore, ale przecież pisanie do zmarłego to jest nic innego jak terapia. Jak rozdrapywanie ran, terapia, ale i rozdrapywanie ran. Z tym, że poradziłem sobie w ten sposób, że pan Piotr zaczął mi odpisywać. Więc ja do niego, a on do mnie, wie pan, i się nawiązał z nami przez 4,5 roku dialog cotygodniowy. Ponieważ to było w formie listów, felietonów, to było w gazecie, więc, a ja jeździłem, uprawiałem zawód, więc siłą rzeczy te artykuły są, te teksty są na różnym poziomie, pisane na kolanie, w pociągu, wie pan, gdzieś na kacu. Raz lepiej, raz gorzej. Jeszcze starałem się tego nie poprawiać, dlatego że słów miłości nie wolno poprawiać. One mają być takie, jakie są, nawet jeżeli litery potykają się o siebie, jeżeli zdania są kalekie, to nieważne. Ważne, żeby była w nich tęsknota. I była, i bolała. Ale też, wie pan, jak to jest, za robotę się otrzymuje nagrodę. I za to, że zacząłem opisywać niebo, zacząłem śnić moje niebo. On był dla mnie ważny. Ja oczywiście uwierzyłem w jego istnienie. To, że jest w niebie, to jest dla mnie zupełnie jasne. Dlatego, że w niebie będą wszyscy. O czym doskonale wie taki Dostojewski, a nie wiedzą ludzie, którzy są zawodowcami od Pana Boga. W niebie będziemy wszyscy. Dlatego, że wszystko, co się tutaj dzieje na dole, jest jednym cierpieniem, większym lub mniejszym. Ale dlaczego przestałem pisać listy do pana Piotra, bo przecież myślałem, że będę pisał do końca życia. Że mój ostatni list będzie krótki. Idę do pana. Prawda? A jednak przestałem. Wie pan dlaczego? Dlatego, że jeden parszywy karzeł, pijąc brandy, niedaleko Salvatora, w takiej knajpie obrzydliwej, powiedział mi, że ja się wożę na jego plecach. Na plecach pana Piotra. Wie pan, całe to moje cierpienie, całą tą moją pracę nazwał chwytem. I powiedział, że ja się wożę na jego plecach. Szybko napisałem do pana Piotra, że zaistniał taki fakt, że ktoś mi zarzuca, że wożę się na jego plecach. I wie pan, co mi pan Piotr odpowiedział? No pewnie, że tak, nie zauważył pan. Złaś pan natychmiast. Kto był taki odważny? Co? I tak powiedział? Nie, on nie był odważny. Takie okrutne rzeczy nie mówią ludzie odważni. To mówią takie karły, które boją się własnego cienia. To oni są okrutni. Zakompleksieni także. Czy mężczyźnie wypada płakać? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Wie pan, mężczyźnie tylko nie wolno siusiać oczami, bo i takie łzy są. Takie
to niektóre kobiety, takie z magla, to tak płaczą i to nie są łzy, to jest mocz, tyle że słony. I na łzy trzeba zasłużyć. Stąd też najpiękniejszą łzą jest łza jedna. Łza, która blokuje te następne, nie pozwala im. Opanowana łza. Kiedy pan ostatni raz płakał? Wczoraj. Z jakiego powodu? Nie powiem. Nie powiem, dlatego że ktoś mi zrobił absurdalną krzywdę. Krzywdę wynikającą z byle jakości naszych czasów. Także z pewnej byle jakości tego miasta, tej gonitwy. Wie pan, to jest takie miasto, ta Warszawa, że jak się nic nie robi, to człowiek i tak jest zajęty ponad miarę. Wie pan, i ktoś tutaj tak, to jest taki bałagan. Wie pan, i ktoś z tego bałaganu zrobił mi ogromną, ale to ogromną krzywdę. I nie, że popłakałem się, ale poczułem wilgoć na rzęsach. To sądzę, że nawiążę w jakiś sposób do tego, dlaczego świat będzie równo idiociał, a właściwie już to robi. Pan powiedział takie zdanie kiedyś. Jesteśmy... Po co to wszystko? Jesteśmy zatruci. Jesteśmy zatruci spalinami, fatalnym jedzeniem, nadmiernymi dążeniami. Jesteśmy zakręceni, pokręceni natłokiem informacji. Gubimy po drodze serca, bo nie może człowiek z przedwojennym, nazwijmy to sercem mojej ciotki, nie byłby w stanie wytrzymać dzisiejszych wiadomości, prawda, w telewizji. Tych złych wiadomości, które, jak panu wiadomo, są w najwyższej cenie. Więc to wszystko powoduje, że my stajemy się coraz ohydniejsi, coraz brzydsi, coraz obojętni na wszystko, co nas otacza. Nawet śmierć nas nie interesuje, wie pan. Nic. Nawet nie interesuje nas ten, który przytył, bo interesuje nas ten, który schudł. Wie pan, no, że to głupie. Głupie. Jak temu zaprzestać w takim razie? Nie da się. Nie da się. Myślę, że to są te świnie, które pędzą w stronę wielkiej wody i potoną. To się nie utrzyma, to może 100 lat minie, może 150, to nieważne, ale to musi się rozpieprzyć, to rozpieprzy człowiek. To rozpieprzy człowiek z nadmiaru intelektu, z nadmiaru możliwości. Człowiek jest coraz doskonalszy i przez to w ogóle się zatraca. Człowiek nie musi być tak doskonały. Po co? Po co? Czy pan jest zakochany? Tak, tak, ale o tym też nie będziemy mówić, dlatego że... Wystarczy to, że jest pan zakochany. Miłość źle się czuje w obrębie słów, wie pan. Miłość już... Kobiety zresztą mają tę słabość, że ludzie lubią, żeby im wyznawać miłość. No i ona, i człowiek im wyznaje, ale ona już wtedy staje się trochę pokraczna. Miłość to jest, wie pan, to jest jak powietrze. Jak się wyznaje miłość, to staje się pokraczna? Jak się ją definiuje. Okay. Definiuje. Jak się wyznaje, to się definiuje, prawda? Bardzo cię kocham. Kocham cię. Pan Piotr kiedyś powiedział, że kocham pana Jana jak konwalię. Konwalię bardzo kocham. Coś takiego powiedział. Spodobało mi się to. Nie dlatego, że jest mądre czy ładne, tylko dlatego, że to powiedział. O mnie. No dobrze, ale to definiować czy nie? Czyli mówić czy nie? Bo jeżeli mówimy kocham cię, to według pana definiujemy miłość,
jak facet mówi do faceta, to jest w porządku. Dlatego, że w tym, bo w tym od razu jest zawarta dystans, kpina i taka odrobina nieprawdy. No nie może mężczyzna normalny, wszyscy są normalni, żeby było jasne, ale ten. Ale myśmy z panem Piotrem nie przepadali za, czochraniem organów, wie pan. Myśmy się takimi rzeczami nie zajmowali, bo jak już powiedziałem, pana Piotra nie interesował człowiek od pasa w dół. Ja zresztą też ogromne mam problemy z zaakceptowaniem tej mojej drugiej części ciała i wynikającymi z konsekwencjami z tego, że ona funkcjonuje właśnie. Ja nie lubiłem tego. Ale te kwiaty dla pana Piotra, to były w listach, czy były... Nie, w bukietach. Ale coś ty. Za czasu... W bukietach. Ale czy one były, kiedy pan Piotr już był w niebie, czy kiedy... Nie, kiedy żył. A propos tych kwiatów, no to chyba się pan nie dziwi, że pan Piotr był zaskoczony i tak niesamowicie przyjmował te kwiaty, bo jednak mężczyzna daje kwiaty mężczyźnie, to jest to zaskoczenie. Rzadko tak się zdarza. Ale nie, my nie byliśmy mężczyznami, wie pan, że... O Jezus, ani nie byliśmy mężczyznami, ani nie byliśmy kobietami. Myśmy się nie zajmowali czymś tak prymitywnym jak płeć. Zatem pan Piotr był ulubieńcem kobiet. One się bardzo przytulały do jego policzka, bo zresztą ja też, jak cześć robiłem, to zauważyłem, że ma policzki atłasowe. Policzki ma, to się chyba brało z wody albo z czego, czy z przemijania. Ja też zaczynam być atłasowy, wie pan. To wszystko, ja dotykam siebie, to coraz więcej mam atłasu. Czyli to takie, to widać, że to się za chwilę rozsypie. No, także myśmy byli świadkami rozsypywania się naszego. A jak zareagowałby pan na zdradę fizyczną kobiety? Wie pan, już nie istnieje coś takiego. Nie istnieje coś takiego jak zdrada. Dlaczego? Dlatego, że zdrada w zasadzie jest, uwalnia nas od tego kogoś. Nie wolno nas zdradzać. Nie wolno nas zdradzać, dlatego że jesteśmy wyjątkowi. My wszyscy, tak jak żyjemy na tym świecie, jesteśmy bardzo wyjątkowi. I nie wolno wyjątkowych ludzi zdradzać. A jak się to robi, to się dobrze stało, dlatego że zostaliśmy pozbawieni niewłaściwego partnera. Niech odejdzie, to boli. No, ale ból ma to do siebie, że mija. Pomijając fakt, że ból nawet czasem sprawia przyjemność. Jaki ból może sprawiać przyjemność? Panu będę mówił? Przecież pan wie. Nie zauważył pan, że jak jest pan zmęczony i pan szczypie sobie dłoń mocno, to sprawia to przyjemność. Mówię o takim. Co pan by chciał usłyszeć, o jakimś bólu skomplikowanym, głębokim? Nie, ja panu mówię, że takie szczypanie, jak pan długo jedzie samochodem, to przywołuje pana do porządku i sprawia przyjemność. O. A czy był pan kiedyś zdradzony? No myślę, że tak. I jak mało kto nadawałem się do tego, dlatego że mnie nigdy nie było. Wie pan, ja zawsze byłem gdzieś. Moje 200 ileś tam filmów nakręconych na całym świecie oznaczały moją ciągłą nieobecność. Więc coś tam się musiało dziać. Ciekawe, jakby to wyglądało. Jakbym tak wszedł, a ona by tak leżała. Jakie to śmieszne. Jezus, tak by leżała i co? Nakryłaby sobie głowę? A on co by zrobił? Ja bym na pewno zapalił papierosa, to jasne. Bo fajnie jest popatrzeć na taką parę, a zwłaszcza na nią, która zdradza. Fajnie. Coś obrzydliwego.
Co by pan wtedy pomyślał? Zrobił? Wyszedł po zapaleniu papierosa? No nie, zabolałoby mnie, to jasne, wie pan, bo musi zaboleć, nie? Chociaż trochę, chociaż... Zabolałoby. Skończyłbym papierosa do końca. Potem prawdopodobnie bym się zastanawiał, czy palić go tak dalece do końca, czy poczuję na samym końcu ogień, czy poczuję ból. Czuję ból, no, oparzenia, to znaczy żyję, to niech leżą. Nie, wyszedłbym i bym nie wrócił. Jakbym był poetą, napisałbym wiersz. Ale ciężko jest przejść do tego, do porządku dziennego, kiedy kogoś się kochało przez wiele lat i nagle widać zdradę. Ale bardzo ciężko i w ogóle niech pan nie słucha tego, co ja mówię, bo ja cały czas kłamię w ogóle. Ja w ogóle opowiadam bzdury, no po to, żeby się bronić przed prawdą. Nie dlatego, że boję się jej wyrazić, tylko jej nie znam albo nie chcę znać. Tak sobie mówimy. To jest dobre. Ale ja bym chciał, żeby każdy kłamał takim językiem, jakim pan kłamie. W takim razie. No to łup. No to będziemy szukać takich i będziemy ich tu zapraszać. Bardzo panu dziękuję. Naprawdę dziękuję. Słuchanie pana to olbrzymia przyjemność. Ja ubolewam, bo sam nie posługuję się takim językiem jak pan. Chciałbym, żeby więcej osób się posługiwało, bo nie mamy od kogo się uczyć. Łukasz, co ty takie rzeczy opowiadasz? Oglądałem wiele wywiadów, jestem zafascynowany. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.